środa, 5 dzień pobytu. Cześć wszystkim. Jest godzina 8 rano, my już po śniadanku i idziemy na tradycyjną kawę. Szybciutko ją wypijemy, bo o 9 jesteśmy umówieni pod jednym z hoteli tutaj w naszym miasteczku i zwiedzamy dzisiaj północ wyspy. Ma być sporo atrakcji, zobaczymy jak to będzie. Ma być jakaś kąpiel w ciekawym miejscu, ma być wspinaczka na wulkan jakiś. W końcu się będziemy mocno ruszać. Trzymajcie się, na razie. Jeszcze wszystko pozamykane. Miasto jeszcze śpi, dopiero się tak powoli budzi do życia. My idziemy pod hotel H10, coś tam. Nie wiem, zobaczymy, podejdziemy. Cenie nieruchomości. 5 sypialni plus 2, coś pisze. 100 metrów kwadratowych. 500 000 euro. 515 tysięcy. 125 tysięcy. Mieszkanko, ale jakie to jest mieszkanko? Z domu. Dom? A no tak, ale ciekawe. To jest apartament. No. A tam w głębi jest nasz ulubiony pub Seven Pints. Za dnia. Jest ten hotelik, pod którym jesteśmy umówieni z naszym lokalnym przewodnikiem o godzinie 9. H10 Ocean do nas. A tam ekipa siedzi. Idziemy na kawę dokończyć. Mam jeszcze troszeczkę czasu. Nie wyobrażacie sobie, jakie to jest przyjemne wstać rano, wypić kawę, czuć jeszcze nocną wilgoć i chłodek, a jednocześnie jak słoneczko wyszło o 7.15, to momentalnie robi się gorąco. Jedno z drugim walczy to zimno nocne z tym ciepłym dziennym. Naprawdę przyjemnie. Przyjechał nasz pan przewodnik. Takim busikiem. Jedziemy w podróż. Pojechaliśmy w ciekawe miejsce pod wulkan, gdzie odbędziemy wędrówkę, wspinaczkę. No wygląda to fajnie, w końcu się będziemy ruszać. Zaczynamy naszą pieszą wędrówkę. Szlak jest wyznaczony, pan przewodnik niezwykle miły i obsługuje tylko i wyłącznie nas. Nice! A tak wygląda wyznaczony dukt, szlak. Szlak, sądząc z drogowskazu, liczy sobie około 3,5 km. Wygląda fajnie. Patrycja, zobacz, jaką satysfakcję będziesz miała, jak będziesz na górę. Dochodzimy do miejsca widokowego. Na szczycie wulkanu. No i
Moja żona. Pięknie. Część naszej wycieczki zakończona. Było super, naprawdę, rewelacyjnie. Trochę żeśmy złapali powietrza. Ricardo przywiózł nas do jakiejś wioski machaniczo, która cywilizacyjnie mocno odbiega od całego świata, bo nie ma tutaj prądu i żyją tutaj tak jak kilkadziesiąt lat temu. Bardzo skromnie. Teraz potrzebują jedynie z panelów albo z paneli słonecznych. Hasta mi día, te esperaré todo mi día. Te esperaré hasta mi día, te esperaré todo mi día. Todo el día y toda la noche no puedo dejar de pensar en ti. Todo el día y toda la noche siempre estaré contigo. Trochę mnie przecisło. Spytałem się Ricarda, czy mogę skorzystać z tej pustyni tutaj. Załatwić potrzebę fizjologiczną. Powiedział, że nie ma problemu. Przy okazji nakręcę pustynię. Ricardo trochę mnie rozśmieszył, bo powiedział, że załatwianie potrzeby fizjologicznej pustyni jest wręcz pożądane, bo robimy dobrze dla rośliny. A ich tutaj po prostu brakuje.
co sami dobrze wiecie, tak absolutnie nie jesteśmy. I trafiliśmy na piękną latarnię. Piękne miejsce. Generalnie fale są niesamowite. To jest niesamowity żywioł. Idziemy z bliska to obejrzeć. Tu ocean, a za nami ogromna pustynia. Cudowne miejsce. Cudowne połączenie dwóch żywiołów. Ricardo sprzedał nam fajną historię na temat tej latarni. Widzicie tą zieloną kopułkę? To była pierwsza latarnia. Ona ma wysokość około 5 metrów. Statki się rozbijały. Zatem zbudowano tą drugą latarnię. Dalej się statki rozbijały. Budowano kolejną, ale nie tak teraz wygląda. Tylko połowę z tej dalej się rozbijały. W końcu postanowiono wybudować wyższą, o wiele wyższą. Może ma około 20 metrów i teraz ona daje radę. Piękna historia. Zaczekaliśmy się bardziej luźnej części naszej wycieczki. Przyjechaliśmy na plażę La Concha. Urokliwa naprawdę. Idziemy się przebierać i plażingujemy. Już mamy piękne miejsce plażowe. Idziemy do wody. Jest szansa, że się zanurzymy głębiej niż po kolana. Piękna woda. Jak na lagunie jakoś. Super. Piasek jest biały, dzięki temu woda ma niesamowity kolor. Ja wychodzi, bo dla niej za zimna woda, a my spróbujemy z Kubą poszaleć. Była mega orzeźwiająca. Na początku zimna woda rzeczywiście, ale później bajeczka, bajka. Jechaliśmy do mojego miasteczka Cotillo na jakieś zimne piwko i później mamy jeszcze zaliczyć jakiś punkt widokowy. Super miasteczko, bardzo klimatyczne. No i tu mamy to. Specjalna kawa kanaryjska. Ricardo nam opowiada, co to jest. Po tropikalu i sangria na drink. To the
Liverpool just to make out. Then we got kicked out. It was such a rush. And I gotta admit that the most fun I had was with ya. Osobem kończymy naszą piękną wycieczkę. Wspaniała, naprawdę rewelacyjna. Polecam wszystkim, jakby ktoś chciał jakieś namiary na naszego przewodnika, to niech się kontaktuje ze mną prywatnie czy w komentarzach i ja chętnie udostępnię informacje na temat naszego przewodnika, ale nie mogę go reklamować w moim filmiku. Przy wyjeździe z Cotillo jeszcze Ricardo pokazał nam wiatrak i opowiedział całą historię uprawy zbóż tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Bardzo ciekawa. A wokół piękny ogród. Po ekscytującej wycieczce wpadliśmy na pomysł, bo jest pora obiadowa, że pójdziemy na bufet do Chińczyka, ale się najemy. Ten Chińczyk otwarty jest dopiero od 17.30, a w tej chwili mamy gdzieś koło w pół do trzeciej po południu, więc idziemy do Seven Pines na piwo i weźmiemy sobie z Kubą, spróbujemy skrzydełka z grilla.